Mateusz Kaniowski i sędzia główny Federacji FAME, Piotr Jarosz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotykamy się tutaj z tego powodu, że w internecie wrze, a ja chciałbym, żebyśmy mieli odpowiedź jasną i klarowną. Alberto chce składać protest. Co ty o tym sądzisz, co sądzisz o punktowaniu walki Kubańczyk-Alberto, bo wiele osób w internecie ma duże pretensje. No, przede wszystkim trzeba zacząć, że walka na pewno była bliska. To nie była walka do, do jednej bramki, czyli... Ani Alberto, ani Kubańczyk nie, nie wygrali wszystkich rund, czyli tam nie było jednogłośnej decyzji, był split, a takie walki splitowe, no, często w, w oczach kibiców da, przegranej strony no, są jakimś są tam niesprawiedliwym werdyktem. E, no, obejrzałem tą walkę też sobie ne, tutaj na spół. Przed sekundą obejrzał jeszcze sędzia. Raz ja też ją obejrzałem w całości. No i, i też też widziałem drugą i trzecią rundę dla Kubańczyka. Oczywiście to nie jest jakaś nie wiadomo jaka przewaga. Druga runda nawet była łatwiejsza. Troszeczkę do oceny na, na Kubańczyka. Pierwsza była też bliska, ale dałbym ją dla Alberto. No i trzecia. Też Kubańczyk ze, no ze względu tych kopnięć, te kopnięcia na nagraniu może nie oddają one aż tak. Tej mocy, słychać to, ale no pod oktagonem było widać, że one robią jednak jakąś robotę, zmiana pozycji. No ktoś powie, że może zmiana pozycji przeciwnika to jest tam jego styl walki, ją zmienia. No ale tutaj jednak te kopnięcia się odkładały. Był ten przysłowiowy demacz, czyli te obrażenia, ta noga gdzieś tam była okopana. No i głównie pewnie to, to sędziowie traktowali jako ten czynnik, e, który wygrywał rundę. E, no, Chciałem powiedzieć, że tutaj sędziowie są z MMA w walce k na małe rękawice, bo jest to taka formuła no, niecodzienna nie w sumie. Tak, to jest taki wymysł troszeczkę od niedawna. W One Championship jest już tak dużej taka formuła. No, tutaj organizacje freakowe też e, postanowiły wprowadzić tę formułę. No i ci sędziowie mają te kryteria e, związane też po części z MMA, czyli ten, ten efektywny, to słowo efektywność strikingu e, tutaj ma, ma dużo, duże znaczenie i ciosy, które w trzeciej rundzie tak było, że Alberto te ciosy nie dochodziły, tam Kubańczyk gdzieś e, pracował głową i omijał te ciosy, a kopnięcia ciągle dochodziły, więc mówię kwestia tu jest pewnie jednej rundy i tego odbioru e, sędziów, którzy siedzieli pod oktagonem. No na pewno walka była bardzo bliska i, i mówię tam używanie jakichś słów o, o, obrażających, że to jest jakiś tam wielki skandal, myślę, że to jest niepotrzebne, bo, no bo to, to był split decision, czyli decyzja taka najłatwiej wytłumaczyć, dwóch sędziów dał on dla Kumańczyka, trzeci dla, dla Alberto, ale ci co dali dla Kumańczyka, też nie dali wszystkich rund dla niego, tylko dali dwie rundy, jedną dla Alberto, czyli tak naprawdę. Tam się rozegrało to o decyzję jednego sędziego przy jednej rundzie nawet i mogło to pójść w drugą stronę. Natomiast jeżeli ja dobrze zrozumiem, Alberto, Joseph i w ogóle oni wszyscy uważają, że Alberto jednak wygrał trzy rundy, ale też mnóstwo osób uważa tak w internecie. Czy uważasz, że naprawdę co najmniej te dwie rundy były Kubańczyka? No, jak obejrzałem, to tak uważałem. spod Tagonu, no, też widziałem, że te kopnięcia no, były mocne, były, robiły e, e, to, co miały spowodować, czyli te, te zmiany pozycji pewnej. I, i, no, i, I tak ja też to widziałem, więc dziwiło mnie trochę aż taka reakcja, że, że jest taki przysłowiowy hejt na, na ten werdykt, no ale nie wiem, obejrzałem to teraz drugi raz, i wydaje mi się, że ta decyzja jest dobra. Nie można, nie można tak bliskiej walki oceniać w kryteriach jakiegoś skandalu. No i tyle. Myślę, że, myślę że, że, że to są takie czynniki, które, na które sędziowie zwracają uwagę przede wszystkim. Czyli ta efektywność, <laughs> efektywność tych kopnięć, liczba tych kopnięć też była, była duża. Nie Pamiętajmy, że to jest K1, czyli kopnięcia też mają. Praktycznie takie same znaczenie są uderzenia, a uderzenia niedochodzące, no kopnięcie prawie każde wyprowadzone tam dochodziło, a z w drugą stronę te uderzenia nie wszystkie, więc nie możemy liczyć uderzeń, które, bo ktoś może usiąść i podliczać to wszystko teraz, no to uderzenia, które nie dochodzą, to są uderzenia puste i nie, nie, nie powinno się ich liczyć. Dobrze. Jak wygląda sam proces składania protestu, ponieważ Józef w wywiadzie, który już macie na moim kanale, powiedział, że na 100% Alberto ten protest będzie składał. Jeszcze tam chciałbym dodać, że, że tym, tymi kryteriami ktoś powie, że on ciągle y, szedł do przodu, zawodnik, y, który przegrał i wywierał presję. No i to też są. Kolejne kryteria oceny walki. Dopiero po tym efektywnym strikingu, dopiero się przechodzi do, jeżeli to by było na równe kopnięcia z uderzeniami, dopiero się przechodzi do tego, kto miał większą agresję, kto miał większą e, kontrolę tego oktagonu czy wywo wywo wywoływał taką presję na zawodniku. E, a dopóki nie przejdziemy przez te pierwsze kryteria, no to nie możemy przechodzić dalej. Więc. W tych pierwszych kryteriach widocznie Kubańczyk te dwie rundy wygrał, u tych sędziów tymi kopnięciami, więc nie ma nawet gadać o, o tej presji i agresji czy kontroli oktagonu. A co do składania protestu, no to wygląda to, że tam zawodnik ma 48 godzin, sztab, e, trener czy zawodnik składają taki pisemny protest i no, wymieniają punkty na jakiej podstawie, co według nich było czy błędem, czy czymś, do, co powinno być zmienione. No i wtedy jakiś nie, no niezależny, zazwyczaj sztab sędziowski się zbiera, ocenia tą walkę i na tej, na tej jakby ich decyzji można ten protest odrzucić, bądź można go przyjąć. Z czego, te, no mówię, te przyjęcia protestów czy zmiany werdyktów są bardzo rzadkie, no, no bo Oglądanie walki z nagrania nie oddaje realnego przebiegu walki, która jest toczona, i sędziowie siedzą pod klatką i mówią, siła ciosu może być jakby mniej odebrana na nagraniu, siła kopnięcia, więc to się troszeczkę mija z celem. No jeżeli są takie błędy rażące, że rzeczywiście ktoś bił kogoś przez całą rundę i, i, i a sędziowie dali na odwrót, no mieliśmy tu kiedyś taką, taki przypadek na Fame, no to no to, to jest czarno na białym, że można ten werdykt, ale przy bliskiej walce jednak ten skill tych ciosów jest bardzo ważny, a na nagranie nam tego nie, nie odzwierciedli. Czyli protest nic nie da? No najprawdopodobniej, ja obejrzałem tą walkę, najprawdopodobniej nic nic nie da, no bo mówię, no to, bo, to była tak bliska walka, że tutaj nie ma za bardzo do czego się odwołać. Podejrzewam, że to odwołanie będzie wyglądało tak, że no że właśnie, że była kontrola, że była agresja, że że ktoś podliczy te ciosy, no ale warto nie zapominać, że no ciosy też mają swoją siłę i teraz nie jesteśmy w stanie w, w takiej walce K1 tych, tej siły ciosu z nagrania wyważyć. Jakby. No w MMA jesteśmy policzyć w stanie gdzieś obalenia, kontrolę i tak dalej, ale też stracimy na nagraniu tą, tą siłę ciosów w stójce. Dobrze, natomiast Józef powiedział coś takiego podczas wywiadu, że tu dochodzi do dziwnej sytuacji, że ci sami sędziowie, którzy punktowali walkę, będą punktować protest, że on ma takie informacje. To jest prawda? Nie, nie, to tak, to tak nie wygląda. Mieliśmy już jakieś tam protesty, to, oczywiście to nie zdarza się za często, to zazwyczaj są inni sędziowie, nie ci sami. No, no, głupotą by było brać tych samych sędziów i kazać im teraz oglądać z nagrania. Bo oni już mają ten obraz walki zapisany w, w swojej głowie. Oni już tą walkę widzieli, już podjęli decyzję i no, no nie oszukujmy się, że ona był, w ogóle nie była obiektywna. To muszą być sędziowie, którzy najlepiej, żeby w ogóle tej walki nie widzieli. Tylko mówię, no problem jest z tym, że, że nagrania, powtórzę po raz kolejny, nie pokazują, mogą na przykład zmniejszyć siłę tych, tych kopnięć, które były naprawdę mocne, a mogą na przykład zmniejszyć też równie w drugą stronę, mogą zmniejszyć siłę ciosów w stójce, więc nie będzie to adekwatne. Okej, okay, czyli podsumowując, czy uważasz, że ten werdykt jest fair? No. Podkładki wydawało mi się, że, no, że nie, na pewno nie było trzech rund dla Kumańczyka, że były dwie, jedna dla Alberto i że na pewno to byłaby walka bliska. Yy, więc jak usłyszałem, że jest split decision, czyli ta decyzja niejednogłośna, no to, to mnie to nie zdziwiło. No, obejrzałem na nagraniu i, i nadal podtrzymuję tą wersję, ale mówię, ja już widziałem też tą walkę wcześniej, więc też mogę być już jakby yy, nastawiony tym, że pamiętam siłę tych kopnięć i te, tego, co się działo z klatki, więc też mogę już teraz nie być obiektywny przy obejrzeniu tej, tej walki drugi raz. Czekamy w takim razie na to, aż Alberto złoży protest, zobaczymy, co się wtedy wydarzy, natomiast też może nie aż tak głośna kontrowersja, ale też wiele osób dopytywało o wynik pojedynku Tyburski kontra Gromadzki. Ta e... ostatnia runda była policzona 10-8. Tu mi będzie się łatwiej wypowiedzieć, no bo już ja jestem takim stricte sędzią z MMA, więc E, więc e, dokładnie wiem. Znaczy, to jeszcze tą walkę w środku sędziowałem, to e, też mi jest łatwiej. E, dlaczego tak wyszło? No, po przegraniu dwóch rund przez gromackiego głównie tam chyba obalenia decydowały. E, a ta stójka no, nie była na tyle mocna u, u Tomka, żeby. żeby e, Piotr, Paweł? Piotr. Żeby Piotr tam. E, gdzieś był w jakichś kłopotach, a obalając, kontrolując, bijąc wygrywał te pierwsze dwie rundy, no w trzeciej rundzie już była jakaś tam zapaść tlenowa i, no i ten gromadzki Tomek trafiał. Nawet można powiedzieć, że to że podłączył Tyburskiego, kontrolował tą na pewno tą trzecią rundę całkowicie od początku do końca wywierał presję, chyba on tam nawet było obrona przed obaleniem udana. Obijanie korpusu, no i, i ta stójka mocna yy, na koniec, która no, no tak naprawdę tam mogło być tak, że na następne 30 sekund kończyłoby tą walkę na jego korzyść. Czasu nie starczyło, ale sędziowie mieli prawo dać tą rundę do 8, bo, bo kryteria trzy yy, takie czyli ten, ten damage duration, czyli ta, ta długa kontrola w tej walce przez Tomka, w tej rundzie przepraszam, dała mu tą ósemkę. No i łatwo podlicz podliczając, że dwie rundy do dziewięciu, a trzecia przeciwnie do 8, no to, to wychodzi z tego remis. I tam dwóch sędziów dało remis, jeden dał dla, na Tyburskiego. Jeżeli dwóch sędziów daje remis, a trzeci daje na Czerwonego czy na Niebieskiego, to jest to większościowy remis. I tak naprawdę w większościowym remisie też często jest tak, że jest blisko do, do wygranej, tu akurat było do, blisko do wygranej Tyburskiego, bo gdyby jeden sędzia dał tą trzecią rundę, ten co dał do 8, do 9, to by Tyburski wygrał walkę. Eee, wtedy byłby więk, większościową decyzją, czyli 2 do remisu. Ej, ale Piotrek powiedział mi w że skoro on przegrał trzecią rundę 10-8, powinien wygrać drugą rundę 10-8. No, nie, to tam nie było, to nie było aż tak blisko. Można porównać zachowanie Piotrka w trzeciej rundzie i ta, i ta taka tak naprawdę walka już o życie na koniec, bo on i te nogi już tam się uginały i masę ciosów przyjął w stójce, a w drugiej rundzie no, no nie było blisko skończenia na pewno walki. To jest też ważny czynnik, bliskość skończenia walki i to, to punktowanie do 8. Na, na pewno ta druga runda nie była do 8. Piotrze, jesteś również znany z tego, że jak sędzia Jarosz pozwoli, ja no oczywiście żartuję teraz, natomiast też udało ci się kilka razy pięknie obalać zawodników, mówię chociażby o Daru Lwie, ale wczoraj nie wiem czy w ogóle wiesz co się stało z korem. To był przy, Tak, no, znaczy, no, to przypadkowo nad, y, on nadepnął na, moi, na mój but i ta, tak mi się wydaje, że to tak wyglądało by prze, przed rundą, chyba to było? Przed końcem rundy? Z końcem drugiej prze rundy. Przewrócił się chyba, nie? Tak. Co? Ale co zabawne w tym wszystkim? Czy to nie jest zabawne? Przed chwilą jadłem z Cornelem śniadanie <laughs> i zrobiłeś mu największy demecz ze wszystkich możliwych, ponieważ koro skręcił kolano. W tym momencie. Ale ja się zapytałem go, czy wszystko jest ok. On mówi, tak, tak. Wszystko udawał okay. przed lekarzami. I poszedł do narożnika, ale no mówię, to już to jest totalny przypadek. Bo to nie, nie, było. nie, nie to, to on nadepnął na ciebie. Ale uwaga, koro powiedział mi teraz i pokazał mi na nagraniu, widać, jak mu kolano wypada. i drży noga i on wszedł i, i sędzi, jego trenerzy powiedzieli mu, że udawaj przed lekarzem, że wszystko jest git i wyszedł i jeszcze zawalczył trzecią rundę, a teraz ledwo chodzi chłopak. No, jak sędzia tak, Jarosz jest bardzo groźny. Zakończyła walka, że na zawodnik by, czy sędzia by spowodował kontuzję zawodnika, no to walka by musiała być oszczędnięta jako no contest, czy jako za nie odbyta można, można się z tego śmiać, ale on chyba wygrywał tą walkę, to była... Wygrywał 2-0. No właśnie i to by w ogóle był bo no, no, nawet nie byłoby coś śmiać, tylko tylko no, no, przypadek czasami tak. Na... Czy, akurat to on nadepnął ciebie, ale właśnie mówi, że kiedy nadepnął, to jakoś stawiał nogę do tyłu i to kolano mu w ogóle wyleciało w drugą stronę. Zresztą jak zobaczyłem powtórkę, aż ja się zupełnie za głowę, nie zauważyliśmy tego wczoraj, a naprawdę tam jest ciężko dziś. No, na szczęście ja się mówię, też zapytałem, bo jakby powiedział mi, że coś mu skręcił nogę czy coś się stało, no to nie, do, no, nie dopuściłbym go, nie pozwoliłbym, bo bo jednak to nie była jego wina, przecież, że on gdzieś tam się nasze stopy z, z, dotknęły. Czyli dobrze wyszło, bo nie jesteś na świeczniku jako ten, który kontuzjował zawodnika, a koro sobie wygrał. Niby nie jestem, ale muszę się tutaj za walkę K1 tłumaczyć. I, no i nada, zobaczymy, czy nie będę. No, mam nadzieję, że, że ludzie zrozumieją e, punktację i, no i tyle. Dobrze. Tak to wygląda. Piotr Jarosz, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.